Dzień dobry, Gabriela Kaźmierczak. Zapraszam Państwa na poranną prognozę pogody. Dzisiaj na wschodzie, w centrum i na Kujawach pojawi się nieco więcej chmur, ale słońce i tak zaświeci. Na wschodzie oraz od Mazur po Mazowsze lokalnie i sporadycznie niewykluczony jest słaby przelotny deszcz. Na pozostałym obszarze będzie słonecznie. Temperatura będzie wahać się w granicach od 16 stopni na Suwalszczyźnie po 18 stopni w województwie łódzkim, maks 23 stopnie w województwie lubuskim. Wiatr będzie umiarkowany, a ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Jutro w nocy, zwłaszcza na wschodzie i południowym wschodzie, pojawią się lekkie przymrozki. W dzień na przeważającym obszarze będzie słonecznie i sucho. Tylko na wschodzie i północnym wschodzie słońce czasami zakryją niegroźne chmury. Temperatura będzie wahać się w granicach od 14 stopni na Suwalszczyźnie przez 18 stopni na przykład w województwie łódzkim, po maks 23 stopnie w województwie lubuskim. Wiatr będzie umiarkowany, czasami dość silny, a ciśnienie wyniesie 1013 hektopaskali. Dziękuję, a teraz zapraszam Państwa na przegląd prognozy pogody po Europie.